Weź guślarz. Zaczekaj jeszcze. A, no ta. O północy, tak? 22 będzie okej? Okay? Się przodkowie, co ich dręczy, każdy powie. Witaj. W samą porę. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. Zaczynaj. Nałożymy sobie olej jeszcze. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Czym jest... Okej. Przeciw upiorom. Cię sami wiecie. Krótką ręką na tym świecie. To, co po nim następuje... Każdy z nas sam jest mój. Zaraz zjawią się przodkowie. Co ich dręczy, każdy powie. Czy gotowiście na spady? Fajne. Trzymajcie, już czekamy. Zaczynajmy tedy, dziady. Kto z was wiecznym błądzi szlakiem? Nie opuścił tego świata, albo lekkim jasnym. Zaklinamy. Myślałem, że duchy przyjdą. Cholera jasna. Ja tu na upiory się przygotowałem, a tu trupy jady. Czy się mylę? Dobrze słyszę? Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kądziel płonie w żarze. Niechaj duch się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos. Wnet poznamy ducha los. Kim jesteś? On wie. Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcu bójco. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. Cholera, dziady przerywają. Natomiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy mus nam pomóc błąkanym duchom? Pilcz, nie będę tolerował nekromancji. Pomóżcie. Odejdźcie stąd, zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić. Ludzie, nikt nie rusza się z miejsca. Nie wolno przerwać kręgu. Nie ma. Źle się stało. Źle. Biada nam. Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. Czym szkodzi przelanie krwi?
krąg został zbrukany. Zejdą się te, które łakną ludzkich posoków. O cholera. Jak bogowie pozwolą, nie będzie ich wiele i guślarzowi uda się skończyć. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady. Szykujcie się. Przyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Coś i krzemrze, coś i piska. Ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Upiory! Święta ziemia została zbrukana krwią! Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie, komu życie miłe! Stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślarz nie boi się starego Jamroza. Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamroz leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. Okej. Ale że tamci musieli przyjść, no. Zawsze się napatoczą, kiedy ich nie trzeba. Starą słowiańską tradycję dziadów przerwali. I się skończyło. Co za chamy. A gdzie on leży w bagnie? Serio? O oh my god. My god. No to płyniemy na bagna. Zapisałem. Będzie trzeba po morzu popływać, na Skellige przede wszystkim. 1000 monet muszę zebrać, żeby popłynąć na Skellige. Bo tyle sobie kapitan życzy. To jest ze zdzierstwem, ale... opłynąć trzeba z lewej strony. Podoba mi się ta łódka. Chciałbym taką.
To drzewo mnie zastanawia jeszcze. Topce? Tak daleko od brzegu? Ciekawe. No mam, ale łódka fajna jest! Mam choroby niestety morskie, no. O matko, no to żem się wtryndylił. Bagiennik. Matka boska. Teraz łódkę zatopię. No tak, zgnilec, oczywiście. Jeszcze tego załatwimy. Tu coś jest. Bagno zakonserwowało zwłoki Jamroza. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. Okej, okay, igni. Odejdź żywy i nigdy nie wracaj. Okej. Okay. Odmawiam z guślarzem. Gdzie jest guślarz? Gdzie to jest? Matko, tam. Ja bym się raczej udał do przyjacielskiej przysługę zrobić. Dokończyć. Łotka! Chodź, mamy kawał drogi. Co? Przecież jedziemy na chód. Spokojnie, Potka, spokojnie. Trzeba na skuter pojechać. Co? Spokojnie. Okej. No dobrze, to przez wieś Zalipie pojedziemy. Czemu zawsze na automacie tutaj tak dziwnie jedziesz? W lewo.
Jest live przecie. Jeszcze pół kilometra. Przez tą wieś. Spokojnie. Potencjał. Teczka, spokojnie. Pojedziemy sobie pięknie, cacy. No, jesteśmy blisko już. Tutaj na skróty podjedziemy sobie do czarodziejki. Czekajcie, zapiszemy. Okej. Żebym drzwi potraktował ostro. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Okej. Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem drzewokorzenia, tylko... Zagrzejesz sobie wina z goździkami? Widziałem, co było na wozie. Wykwintne mięsa, drogie wina, przyprawy z Zerikanii i za grosz magii. Powiesz mi, co knujesz? Lepiej. Pokażę. Tylko musisz chwilę zaczekać. A poczekam. Zaintrygowałaś mnie. Dobrze, zaczekam. Ach, to sio na dwór. Będziesz się przebierać? Potem. Ale nie uprzedzajmy faktów. No idź przed dom. Okej. Dzięki za cierpliwość. Już prawie gotowe. Białe szczury? Jakbym chciał oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć uwagę, że powiedziałam prawie. I nie przerywaj. Okej. Wykanek Wynkaefil. Co się stało z trzecią myszką? Zaklęcie ma 66,6% szans powodzenia. Więc zawsze biorę jedną więcej. Tak na wszelki wypadek. Gdzie ona? Kaira, może mi wytłumaczysz, o co chodzi? Znasz bajkę o Kopciuszku? Nawet wiem, jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrillę ze Żarzeugl, który zaląkł się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Błagam, ani słowa więcej o Zeuglach. A wracając do bajki o Kopciuszku, chciałabym wyrwać się z tych ponurych bagien na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym Velen. Więc co powiesz na konną przejażdżkę w świetle księżyca i kolację? Jestem na tak. Brzmi kusząco. Na tyle, że nie odmówię. Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. Zamienisz dynię w karoce? Nie,
Zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. Nie krzyw się, mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć. A o świcie wszystko wróci do normy. No dobra. Czemu nie? Jak szaleć, to szaleć. No, to trzymaj się mocno. Trzyma się. Bella Glan. Jak ci się podobam? Dekolt nie za skromny? Sam raz. Ja za to mogłam ci jeszcze zmienić kolor włosów. Zawsze wolałam przetynów. No trudno, na bezrybiu i rak ryba. No, to w drogę. Czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa. Naprzód. Ściga się z Keirą? A się ściga z nią? Nie idzie na lepsze, oj nie. Ej, Kopciuszek, bo kark skręcisz. Spróbuj mnie dogonić! Niezły Kopciuszek. To jest misja, lol. Oho, ho. Gratuluję. Byłbyś świetnym Jokerem. Gdybym był pół metra niższy i dwa pół lżejszy. No tak, ale wtedy bym cię tu nie zaprosiła. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam dychy. Odczynników. Wołowina w cynamonie i goździkach, pieczony kapłan z szalotkami. Warto było się pofatygować. Poleć ci białego, czy... Czerwone wytrawne. Tylko niech wpierw poddycha. No proszę. Nie miałam cię za konesera win. Myślałaś pewnie, że wiedźmi nie jedzą szpik utopców i popijają wodą z kałuży. Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tuzin ja i tu, tuzin tam. Zresztą niedługo się odkuję. Zaciekawiłaś mnie. Coś świętujemy? Tak, powrót do żywych. No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Geralt. Byłeś świetny. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda? Na tej wyspie działy się takie rzeczy, że aż ciarki chodzą. No i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłaś. Te klatki, truchła, papiery. Nie zniszczyłem tej pracowni, jeśli o to pytasz. Nie widziałem powodu. Gdyby wyniki badań Aleksandra wpadły w nieodpowiednie ręce... Z drugiej strony kłomnica ma złą sławę, nikt się tam nie zapuszcza. A może nie ma się czym martwić. Wybacz, nie powinnam była w ogóle poruszać tego przykrego tematu na naszej romantycznej kolacji. Romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele. Przyjaźń nie jedno ma imię. To jak? Twoja bajka, twoje zasady. Tak? To zamknij oczy. I policz do 10. Raz, dwa. Nie zamknął oczu. Cztery. Wystarczy. Nie zamknął oczu. What the fuck? Keira? Chcesz się bawić w chowanego? Czemu nie?
I dobrze. Nie trzeba się będzie szarpać z haftkami. I dobrze, nie będzie się trzeba szarpać z haftkami? O! I ten kij. Czyli jednak gramy w podchody. Nie w chowanego. Szkoda. W butach akurat mogła zostać. Gdzie ten kopciuszek? Ohoho. Ohoho. Jest kopciuszek. Znalazłeś mnie. Gratuluję. Mogę liczyć na jakąś nagrodę? Nic przy sobie nie mam, ale coś wymyślę. Tutaj chyba powinien cenzurę wstawić, wiecie? Dobrze, że jest 18+. Wiesz, jak mówią na te konstelacje w Zerikani? Pewnie coś ze smokiem. Nie, ma inną nazwę. Trochę nieprzyzwoitą. Nachyl się, to ci szepnę do ucha. Egwane Lawr. O lol, uśpiła go. Keira, gdzie? Uśpiła mnie zaklęciem. Znaczy coś knuje. Wieża na kłumnicy. Tak. Musimy popłynąć na piechotę. Jestem cały mokry.